A my dzisiaj przyjechaliśmy do takiego resortu Castle Martel, pięciogwiazdkowy. Jest tutaj wystawa sztuki współczesnej. Koleżanka Magda dała znać, że coś takiego jest, ale Patryczek nam usnął. Taki już duży, nie mieści się w wózku. No to nic, niech on śpi, a my sobie tutaj objedziemy i zobaczymy. Tam na zewnątrz czeka Agnieszka, a ja tutaj podziwiam obrazy. Takie sprawy, rzeźby. Jakby to chciał, to takie po 5000 euro obrazki. Te mniejsze, a te większe to mam nawet nie wiem po ile. Coraz droższe dzieła, za takie to już trzeba dać 16 tysięcy. Oprócz obrazów są też rzeźby. To jest łańcucha. Czyli te obrazy były w tym budynku tutaj, a na zewnątrz mamy rzeźby. Tutaj kolejna. No i ta jest bardzo ciekawa. Przejdziemy się takim spacerkiem. Oglądamy następne. Ciągle jest bardzo słonecznie. Pogoda się udała. Patryczek ciągle śpi, może i dobrze, chciałby dotykać, bawić się z tym pewnie, a to nie zabawki przecież. Rzeźby zobaczymy z przodu, jak wygląda. Mamy takiego byka. Widzę, cała wycieczka idzie. Tu mamy kolejną panią. Jak mówiłem, tutaj już się wycieczki odprowadza po tej wystawie. Mamy jakąś rzeźbę od tyłu. Jeszcze ją zajdziemy od przodu. I tu taki fajny pies. No fajnie, fajnie to wygląda. I tu kolejna rzeźba. Patryczek się na chwilę obudził, ale zasnął znowu. Kolejne dzieła sztuki. Jedno takie, drugie takie. To kolejny pies. I kolejny. Tu mamy z kolei chyba psa.
boksera. No, ten resort tak wygląda. Idziemy dalej. A tutaj mamy właśnie ruiny zamku. I od niego nazwę bierze ten resort. A i tutaj mamy ten zamek z drugiej strony. Tutaj jesteśmy z drugiej strony tego budynku. Proszę, jakie tutaj są ogrody. Tutaj oczywiście dzieła sztuki również. Zaraz pod każdą podejdziemy. No i tu zaczynamy od takiego pięknego serca, pomykanego. Serce choć popękane chce bić. Pewien zespół śpiewał. Dobrze, jest Agnieszka, jest Patryś, się obudził. Tutaj mamy kolejne rzeźby. I tutaj mamy takiego niebieskiego konika. W ogóle tych rzeźb jest chyba za dużo, żebym tak do każdej podchodził. Dlatego warto tu przyjechać. To jest fajne. Jakaś rodzina piesków, tak. To lubię. Niezwykłe odzorowanie rzeczywistości, tylko artysta przetworzył. I tak trzeba robić sztukę, proszę Państwa. Kolejne rzeźby. Takie naturalistyczne, nie wiem po co, wolę takie. No, ale a tu co mamy? Nie wiem, czy to też jest element dzieła sztuki, czy to tak ma być. Dobrze, no tam się jeszcze to ciągnie, widzę, ale już chyba będziemy zmierzać do wyjścia. Piesek. Papa. Jeszcze taki niedźwiadek. Tutaj mamy z kolei rodzinę żółwi. Tutaj jakiegoś znowu misia tańczącą parę. Tam pana dużego z małą głową. Ale to jest to. Fajnie, bardzo ładnie, udane popołudnie. Tam wszystko to ładne i piękne. Spokojnie, może to całe popołudnie spacerować. Troszkę się wiatr. Zaczął wiać. A Patryk jest też nie skorzystał z tego nic. Śpiący nasz maluszek. Dlatego zbieramy się i idziemy.